Witaj Marcin. Cześć. Widzieliśmy się już przy okazji rozmów o naprawie karbonu, o samym karbonie i przy okazji badań ultradźwiękowych powiedzmy, tak badasz jest. te rowery? Czy... badam. Tak, i badają ludziom? No, dużo ciekawych i momentami zaskakujących wniosków było przez ten rok. Także sporo przebadaliśmy badamy dla ubezpieczalni i dla klientów, którzy mają jakieś tematy ubezpieczalniowe. Badamy rowery dla Decathlonu, dla, dla ich programu rowerów e, e, używanych, e, także mm, także dużo jest, dużo jest ciekawych wniosków. Kilka razy się zdarzyło, że e, no, że się mocno zdziwiłem. To badając. zrobimy drugi odcinek o Ultradźwiękach, Mocno się zdziwiłem. Ale dzisiaj tak. o czym innym. Dzisiaj, dzisiaj o czym innym. Tak, folia i ceramika. E, Zabezpieczanie. No, tak, uklejam to ostatnio rower, ostatni... zrobiłem to na sucho i poszło średnio, a ceramikę kładę i idzie mi lepiej. Opowiadaj, no od czego tak. chcesz zacząć? Od folii? No, zacznę od tego, że to jest w ogóle ostatni element, którego mi brakowało i bardzo od, od paru lat już miałem ochotę to mieć, bo, bo, bo to jest taki dla mnie uzupełnienie tego, co robimy, czyli że możemy ramę... Zbadać możemy ją naprawić, i, 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 i możemy ją zabezpieczyć. To jest takie dla mnie idealne kombo tego, co, co zawsze chciałem robić. Na pomysł wpadłem pierwszy raz, tego, że to jest dobre i że, i że warto to robić z 4 lata temu pewnie. I zwróciłem się z tym, z tym tematem do mojego znajomego, który jest bardzo dobrym, doświadczonym aplikatorem, który pracuje na samochodach. Wtedy. Nie widział w tym sensu i przyszłości, i nie chciał tego robić. Więc przyszło mi czekać na to, aż, aż zadzwoni i powie: słuchaj, chciałbym to robić. Około czterech lat stało się mniej więcej to w połowie zeszłego roku. I weszliśmy to, bo był to tak naprawdę jedyny człowiek, z którym ja z pełnym przekonaniem jestem w stanie coś takiego zrobić. Wiem, że ma ogromne doświadczenie, wiem, że z tym, tym pracuje długo. Gdzieś tam po drodze było jakieś spotkanie. Z kimś innym, ale to, to jakby nie było to. No, no, Uważam, no trzeba że... mieć trochę doświadczenia, bo ja po, właśnie tym oklejaniu całej ramy, no bo jak mhm. kleję takie zabezpieczenia pod linki, czy coś to no kleję na sucho, no bo to masz mały odcinek, to się łatwo klei. No i całą też chciałem kleić na sucho i to nie poszło tak dobrze. To nie idzie tak dobrze żadną folią. No, a już w zupełności nie może pójść folią. PPF, bo my pracujemy wyłącznie na folii PPF, którą, którą generalnie kładzie się na no dobrze, mokro. To w dwóch zdaniach dla kogoś, kto nie ogarnia, jakie są rodzaje folii, to może powiesz, że jest cienka, gruba i PPF, czym się różnią? z najprostszych, z takich najprostszych, jak ktoś się powiedzmy zainteresuje tematem, no to są folie takie grube zabezpieczające, one są dość sztywne i to są po prostu jakieś tam grube folie, są jakieś takie produkty trochę jeszcze grubsze, żelowe. Natomiast jeżeli mówimy o typowej folii, no to mamy w zasadzie do no, wyboru czekaj. i te grube, poza tym że są grube i to jest ich zaleta, bo no, wolno lecącą kule tak? zatrzymają, To jakie są ich minusy? No z moich obserwacji tutaj, jak naprawiamy ramy i musimy bardzo dużo tych zabezpieczeń ściągać, bo, bo, bo coraz częściej ramy są zabezpieczone czymś, naklejone mają coś, no to takie grube te podkładki żelowe potrafią po jakimś czasie się tak bardzo zwulkanizować, że nie jesteśmy tego w stanie praktycznie niczym usunąć. A z drugiej Nawet strony... ten trzeba używać jakiejś... to się rozrywa na kawałki, rozwarstwia. Zostaje ten klej, który jest zwulkanizowany z lakierem, E, można go zeskrobać, uszkadzając lakier. Można to traktować jakąś mocniejszą chemią, znowu uszkadzając lakier. Jest to bardzo kłopotliwa rzecz. Produktem, który jest dedykowany, Ale przebadany, te gru... stworzony dla grubego. folie potrafią wstawać, prawda? No tak, bo jak masz coś grubego i sztywnego, mhm. jeżeli pójdziesz w te sztywne folie, no to gdzieś tam przy przetłoczeniach e, to no może dobrze. po jakimś czasie To ja cię będę trochę systematyzował. Cienka folia. Ma jakieś minusy i plusy? Cienka folia służy do zmiany koloru. Ona mhm. nie zabezpiecza. To jest produkt, na którym można rzeczy wydrukować, nadrukować, zmienić kolor, zrobić jakąś akcję reklamową i tak dalej. Natomiast nie jest to produkt zabezpieczający. Na no, najmniejsze będzie, dotknięcie. On będzie się zachowywał podobnie jak lakier. Tak. Mhm. On jest zrobiony po to, żeby był cieniuteńki, żeby zastępował nam lakier w określonym kolorze. Natomiast. Nie zabezpieczą. Mhm. Jeżeli rozwiniemy i przejdziemy do, do folii PPF ten skrót, to jest mhm. Paint Protection Film, i to jest jedyna folia, która jest tworzona od A do Z po to, żeby zabezpieczała lakier. Tak no się dobrze. nazywa. Ta folia jest do tego dość jest droga stworzona. z metra, jakie to ma właściwości? No bo płacimy sporo i co za to dostajemy? Płacimy sporo i dostajemy za to produkt. Oczywiście. Może w tym momencie warto o tym wspomnieć, że są różne folie i są PPF-ki, które są tanie. Natomiast jakoś wszyscy pracują tymi po 300-400 zł za metr. Dokładnie. Natomiast to, to jest coś, co ma, powinno mieć znanego producenta powinno mieć gwarancję wieloletnią, bo w przypadku folii tego typu mówimy o gwarancji na produkt powyżej 5 lat bardzo często. I, I jest to gwarancja na to, że ten produkt nie będzie tracił właściwości, właśnie się nie zwulkanizuje z lakierem, nie zniszczy nam, poza tym, że będzie chronił przed uszkodzeniami z jednej strony, to nie zniszczy nam e, lakieru z drugiej strony. I takiej pewności nie mamy w momencie, w którym kupujemy produkt, który gdzieś tam przypłynął z za wielkiej wody. Nie ma certyfikacji, nie ma certyfikatu, nie możemy sobie spojrzeć, ile on ma gwarancji, kto to zrobił i tak dalej, nie? Nasz bracia. <słyska> i czy w ogóle jest PPF, także, także jak już mówimy o, o PPF, no to zawsze domyślnie będziemy tu rozmawiali o produkcie, który no, musi mieć jakość, musi mieć po prostu certyfikat, że, że to jest produkt odpowiedniej jakości. No dobrze, to powiedz mi zawężając do folii PPF, jakie są rodzaje, czy są różne grubości, różne kolory, różne mat połysk, co tu mamy do wyboru? E Grubość w dużej mierze zależy od tego, kto to robi. Generalnie e, rozpiętość jest dość spora e, i to jest mniej więcej po, pomiędzy tam 100-200 mikronów ma taka folia. Ona jest relatywnie gruba. Jeżeli to porównamy z folią taką e, kolorową. zwykłą, kolorową, to jest od 2 do 4 razy mm, grubsza. W sensie, jeżeli weźmiemy najgrubszą kolorową i najcieńszą PP, no, to będzie różnica około dwukrotna. A jak weźmiemy cienką do oklejania grubą ppf no to ta różnica będzie dużo większa. Także folia jest grubsza. Folia jest taka trochę bardziej mięsista. Folia zachowuje się też inaczej. Jest taka trochę miękka w dotyku. Ona bardzo dużo pochłania, bardzo dobrze zabezpiecza. Ona ma właściwości takie, że ona jest po prostu trochę Amortyzuje. elastyczna. Dokładnie. Amortyzuje i bardzo ciężko ją e, naciąć, bardzo ciężko jakby przebić się przez tę pierwszą, pierwszą warstwę jej powierzchni. No dobrze, a jest i mat, i połysk, czy to jest jedna folia? Są czy... folie nawet kolorowe. Są folie takie wręcz transparentne, też, które, którymi można sobie coś przydymić, przyciemnić. Mhm. Są folie. Kolorowe, mhm. czarne na przykład. To I, PPF, I to jest czarny tak? PPF, tak? Mhm. Także PPF nie musi być przezroczysty. no Do zabezpieczenia rowerów, tu mamy kolorowe tematy, no rzadko będziemy używali czegokolwiek innego niż przezroczystej, no i przezroczysta może być w dwóch wersjach, albo jest w połysku, albo jest w macie, przy czym ten mat to jest taka, powiedzmy, po aplikacji, po nałożeniu bardziej, bardziej satyna. Czyli, okay. jeżeli my mamy rower matowy, to on trochę tej matowości straci, mhm. e, może być to efekt taki, jak na przykład są matem proszkowym, na przykład malakierowane widelce, one są takie trochę bardziej widoczne, a noda czarna też nie jest do końca matowa, nie? także to jest... No dobrze, a efekt. legenda głosi, że ta folia się samo regeneruje. Czyli, jak porysujemy rower i ona w nocy odpocznie i się wyśpi, to rano jest gładka? Czy co się z nią dzieje? Te właściwości samoregenerujące folii yy, są dobre, aczkolwiek to nie jest tak, że my możemy taką folię pociąć na, na zasadzie takiej, że ją przerwiemy i ona magiczną jakąś mocą się potem połączy. Są granice tego. Dopóki nie zostanie rozerwana strukturalnie całkowicie. Tylko są tam drobne rysy, to ona jest w stanie się zregenerować, natomiast bardzo duży udział w tym ma nie tyle czas, co temperatura. Producenci folii zalecają stosowanie gorącej wody. W przypadku rowerów też bardzo dobrą robotę robi po prostu jeżdżenie po, po słońcu. Bo w słoneczny letni dzień po prostu rowery, które, które zwłaszcza nie są białe, po prostu się bardzo mocno nagrzewają i to już sprawia, że ta folia się regeneruje. Znikają te wszystkie rzeczy, które są drobne, które sprawiają, że lakier wygląda coraz bardziej brzydko, jeżeli nie jest zabezpieczony. Wszystkie ślady po myciu, jakieś tam patykach, błocie, wycieraniu tego błotem, jeżeli mamy na przykład rower ubłocony. I gdzieś tam walczymy w górach. To wiadomo, że to było, to jest wcierane w ramy, ją niszczy. PPF-ka tego typu rzeczy przyjmuje i potem yy, yy, już się nie niszczy, natomiast, natomiast te większe uszkodzenia tego typu yy, będą potem właśnie zanikały z czasem. Albo można to przyspieszyć, właśnie na przykład przy pomocy gorącej wody albo gorącego powietrza. My dzisiaj, jak będziemy jakieś rzeczy pokazywać, pewnie będziemy. Traktować to gorącym powietrzem. No dobrze, a powiedz mi, wyklejacie całe rowery, czy same ramy? Jak to trzeba do was dostarczyć? I czy kleicie po prostu tak, jak monoco ramę, bierzecie pół arkusza folii przykładacie na jeden bok i oklejone jest pół. I z drugiej strony drugie pół i jest oklejony cały rower co do milimetra, uh -huh. czy to się jakoś inaczej robi? E Generalnie pierwsze pytanie. Możemy przyjąć cały rower, możemy, możemy wziąć samą ramę. Mamy tutaj serwis, jesteśmy w stanie przygotować rower do tego, żeby go okleić z częściowo założonym osprzętem. Czyli nie musimy wszystkiego zdejmować. Zdejmiemy sobie korbę, zdejmiemy sobie łańcuch, żeby nie przeszkadzał te rzeczy, które, które przeszkadzają. Różnica jest taka, że jeżeli dostaniemy samą ramę, to jesteśmy w stanie trochę inaczej zaprojektować to oklejenie. Bo każde, każde klejenie, każde zabezpieczenie jest, jest projektowane pod konkretną ramę. I tak jak na przykład w przypadku tego typu ramy, gdzie mamy matową na dole część błyszczącą na górze, tutaj mamy taką bardzo ostrą krawędź. To sobie zrobimy łączenie. Tu będzie matowa, tu będzie błyszcząca, łączenie będzie w tym miejscu jakby. W ten sposób są wykorzystywane różne linie, kształty ramy i tak dalej. Także można powiedzieć, że każdy projekt jest inny. Nie ma jednego modelu, w jaki sposób to się robi. Za każdym razem ta folia będzie, będzie dopasowana do konkretnej ramy. Z tym, że no dobrze, jeżeli to. No, Okleisz 100% także linia folii będzie zaczynała się tu po linii sterów i kończyła po linii sterów i tu będzie całe tak jak zanurzone? Czy gdzieś zostawisz nieoklejone elementy, żeby folia nie wstawała na jakichś zagięciach albo żeby nie trzeba było tego kleić z nie wiadomo ilu paneli? W przypadku tej ramy na pewno wykorzystalibyśmy fakt, że jest, że jest, że jest tutaj ten podział naturalny. Na mat połysk. Na pewno od krawędzi będą, będzie zostawione kilka milimetrów, bo folia nie powinna być przy krawędzi, ona powinna być przyklejona poniżej, tam gdzie, żeby tam, gdzie będzie się dobrze trzymało, tak? żeby nic Kapsyl. jej nie podważało. Tak, folia też, e, też nie lubi, pokażemy pewnie na, na, na przebitkach, jak wygląda położona folia przy krawędzi, bo mamy to tu, tu zrobione, żeby każdy sobie zobaczył. Natomiast to jest akurat bardzo fajna rama do, do zabezpieczenia, bo ona ma bardzo prosty kształt. Nie ma przetłoczeń takich e, głębokich, łukowatych. Ona nie ma żadnych mhm. łuków, tylko w zasadzie linie proste. Więc tu, nawet jeżeli wypadłoby w tym miejscu łączenie, to ono będzie niemalże niewidoczne. Mhm. Na ramach w ogóle łączenia robimy bardzo blisko. Nie można zrobić na styk, bo wtedy też ta folia właśnie będzie się temu oklejała. Zawsze musi być przerwa. Natomiast. E, te przerwy można zrobić naprawdę nieduże, na ramie w połysku w zasadzie folia tak jak się patrzy na rower będzie niewidoczna, tyle że rower będzie pięknie błyszczał to folia będzie niewidoczna, przy macie no zawsze są, zawsze są bardziej widoczne te łączenia no natomiast tym jak mnie, jak mnie pytasz jak to robimy, to za to jest jakby odpowiedzialny Wojtek i on i on zawsze dobiera to tak, żeby tych łączeń było jak najmniej, a z drugiej strony, żeby, żeby właśnie zabezpieczyć te przetłoczenia. My jesteśmy po niemal kwartale testów, pomimo tego, że, że mówimy o człowieku i z jakimiś tam różnymi no, dyplomami i, i z ogromnym tak, doświadczeniem. To różne rzeczy dotyczące właśnie przetłoczeń, tego jak gdzie można folię przykleić, gdzie nie. Mamy za sobą niemalże kwartał różnych, różnych testów, które wykonywaliśmy. Także, także tu już zanim się zdecydowaliśmy, że to, że to teraz odpalamy, to no, bardzo dużo poświęciliśmy na temat przygotowania, mycia, gdzie też w rowerach jest to temat specyficzny i, i mamy za sobą też... Też, też różne testy i dopracowano procedurę mycia, czyszczenia tych rowerów tak? żeby mieć 100% pewności, że te najrozmaitsze smary których na samochodach się tak naprawdę nie spotyka a, a w rowerach są, są projektowane właśnie po to, żeby odpychały wodę, żeby jak najdłużej były przy tych wszystkich łożyskach żeby to wszystko zmyć, usunąć są na rowerach stosowane no rzeczy najrozmaitsze w sensie to jest dużo większy technologiczny freestyle. Są woski, niewoski i te woski. Nie wiadomo tak naprawdę czym są, bo tam producent nie podaje co to jest, tylko jest wosk do, do roweru. Także te, te rowery są, są nacierane najrozmaitszymi rzeczami. Łącznie z tym, że nie wiem czy teraz istnieją jeszcze takie serwisy, ale no, no mi się zdarzało mieć doświadczenie tudzież pracę w miejscach, gdzie na przykład się. E, 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 rowery, żeby ładnie błyszczało i traktowało ropą. Pewnie znasz tę metodę. Traktuje się różnymi Nawet wiem, plakami w do Serwisie. robowanie było na topie. E, jakimiś plakami do, do, do wnętrz samochodu. No wszystko się stosuje na tych ramach. To wszystko musi być naprawdę usunięte. Nie? Także także mega dużo czasu poświęciliśmy, poświęciliśmy na to, co tak naprawdę w aplikacji i folii, i ceramiki ma kluczowe Znaczenie, bo to jakby od samego początku decyduje o tym, czy ta usługa będzie dobra, trwała, czy to ma szansę utrzymać się tyle lat, ile chcemy. A powiedz mi, jaka to jest kasa? Jaki jest przestrzał za ceramikę i jaki jest rozstrzał za folię? Czyli od ramy szosowej, takiej jak tu wisi gołej, jak Ci przyniosę Aha. ramę. I to zakładam, że jest najtańsza opcja. Sama goła rama bez widelca. To jest jakiś rząd kwoty: ceramika folia i, i ile będzie kosztowało, jak nie wiem, przyjadę. Full suspension, całym rowerem uh -huh. względnie opłukanym z złota. Jeżeli mówimy o samej ceramice, to mówimy o kosztach do 1000 złotych, W przedziale tam 600 tysięcy, zależnie od tego, czy to jest z widelcem, bez okay. widelca, jakieś tam detale. Jeżeli mówimy o y, zabezpieczeniu PPF-ką, y, to też zależnie od tego jaka to jest rama to już będzie przedział od e, 1000 do 2 z kawałkiem w sensie najdroższa opcja e, masywny elektryk ponieważ tak jak powiedziałeś forma, e, folia jest droga e, na elektryka idzie ogrom tak naprawdę tej, tej folii żeby to wszystko zrobić te grube rubry zabezpieczyć e, to, to, to cena przy oklejenia elektryka e, lekko przekracza 2000 a przy... W przypadku framesetu szosowego mówimy o 1600 zł, bądź też gravelowego. A czy robi się takie rzeczy, że po oklejeniu roweru folią jeszcze na to kładzie się ceramikę? Tak. Yy, można coś takiego zrobić. Wtedy mamy taką promocyjną cenę. Dwie stówki się dopłaca do tego, ponieważ właśnie odpada cały ten ogrom pracy związany z przygotowaniem tego. Jakby w przygotowaniu płacimy za. Yy do zabezpieczenia folią płacimy za, za, za przygotowanie tego całego, całego sprzętu, a potem no, no w zasadzie przy ceramice płaci się za trochę czasu i, i, i produkt. I to dodatkowo zabezpiecza, dodatkowo zabezpiecza folię, zwiększa jej głównie właściwości hydrofobowe, ponieważ jeżeli mówimy o ceramice, to mówimy o tym, że, że o rower łatwiej jest bać, po prostu z niego odpada brud. E, dosłownie, nawet pojeździe w błocie można to, można to przetrzeć, i, i, i to błoto odpada, spływa woda, nie tworzą się jakieś tam oczka e, i tak dalej. Nie? I, I pomimo tego, że folia ma pewne właściwości e, hydrofobowe, to są produkty z ceramiki dedykowane do folii. To jest ważna rzecz, że, że to wtedy jest produkt dedykowany do folii, jak na przykład mamy do zabezpieczenia. E, Cały rower strzelę, że przód byłby, przód byłby za zabezpieczony folią tyłnie e, na przykład. W fulu No to na ten przód damy inny, inną ceramikę niż na, e, niż na tył. Ewentualnie, jeżeli występują te panele takie zabezpieczające, na przykład odobień łańcucha, to tak samo. Tam wszędzie, gdzie jest folia, idzie e, inna idzie, idzie inna ceramika, tak. No to może przejdźmy do tego, co jest najfajniejsze. I tutaj sobie skadrujemy blisko na ramę, ją trochę poskrobiemy, opalimy, zobaczymy, powierdzimy. <laughs> Dobra. No, no to tam nie, nie będziemy. Zrobimy. No, nie ma litości, naprawdę. Takie grube Dziś idą wióry, że nie wiem. Zostały te, zosta, zostają te najgrubsze ślady, no bo to jest ostrze, natomiast większość tego skrobania. Mamy, znika. to mamy. A powiedz, bo na tym elemencie też masz folię, i widzę, że ten lakier chyba przed naklejeniem był trochę zmęczony. Tak, tu dobrze widzimy ten efekt tego, jak ta folia już nam odświeży wygląd roweru, nawet na tak mocno zniszczonym czy zmęczonym lakierze. Już będzie to wyglądało lepiej. Natomiast teraz sobie możemy zasymulować yy, burzę, piaskową. Jak, yy, burzę piaskową, mycie roweru tysiąc razy, bądź też mycie ostrą gąbką i zobaczymy, jak lakier po jakimś czasie tarcia, mycia, wycierania yy, reaguje. A jak będzie reagowała folia? Oczywiście, no, używamy dość ekstremalnego narzędzia, które po prostu jest przystosowane do tego, żeby matowiło lakier, ale to samo z upływem miesięcy czy lat będzie się działo z naszym lakierem i w taki sposób ten lakier będzie się degradował. A można też pojeździć w łocie w Myślę, że już podsząć. jesteśmy w stanie zobaczyć zauważalną różnicę przy tym, co się stało z tym lakierem. I, i jak to wygląda pod, pod folią. Fol, na folii tego typu uszkodzenia drobne, które nie są taką ekstremą jaką zrobiliśmy przed chwilą tym skalpelem w ogóle nie pozostawiają żadnych śladów. Tutaj widzimy efekt działania ceramiki. Góra nie była pokryta ceramiką, ten lakier był wy, wyprzepolerowany e, natomiast także, także on jest stosunkowo mało przyczepny i ma lekko odświeżoną powłokę. Natomiast z prawej strony mamy Właśnie położoną ceramikę widzimy zupełnie inny kształt kropli. Te krople tutaj stoją, te krople chcą się przemieszczać, te krople chcą spływać nam z tego materiału w całości. Zupełnie inaczej niż tutaj, kiedy one bardziej się ciągną, zostają. To, to kropla, kropla z ceramiki po prostu chce, chce się z tego lakieru zabierać. Nie? W tym momencie widzimy, że, że te krople się rozciągają, są tak przyczepione do lakieru, natomiast ta kropla na ceramice po prostu w całości podróżuje w dół, tak jak była w formie takiej niemalże kuleczki i za jakiś czas z tej ramy spadnie. To są te najważniejsze właściwości właściwości ceramiki, czyli to, że woda spływa i brud po prostu nie wżera się, nie zostaje na tej ramie. No, w dalszym dobra. ciągu trochę potrząsnęliśmy temu tym i widzimy, nie, że ta kropelka jest całkiem płaska. A tutaj została nam kuleczka, która chce tą ramę jak najszybciej opuścić. Marcin, tutaj mamy gotową już po oklejeniu ramę w e cały rower w zasadzie. To opowiedz, jak to jest tutaj wykonane, właśnie w których miejscach są linie łączeń, gdzie jest nieoklejona, gdzie są zostawione przestrzenie, nie wiem, przy sterach, chociażby. Jasne. Y więc tutaj robiliśmy zabezpieczenie całej ramy razem z wahaczem, przy założeniu takim, że klient dostarczył cały rower i tego roweru nie rozkładamy, bo można by było oczywiście rozłożyć rower. Tutaj tego roweru nie, składali, nie rozkładaliśmy, w związku z czym te, te linki były tak jak, tak, jak są, więc mamy dzielone, m, dzielone panele na główce. Gdyby ten rower. I gdybyśmy go nie oklejali, tak jak był w całości, to pewnie tam byłoby bardziej jednolicie. Natomiast no, w każdym wypadku mamy jakieś tam, w przypadku zabezpieczenia, kompromisy. Różne rzeczy trzeba uwzględnić. Trzeba zabezpieczyć jak najlepiej najważniejsze, najważniejsze miejsca, czyli górną rurę mamy całą z jednego panelu. Tu, gdzie rama jest najbardziej narażona na uszkodzenia, z boku główną rurę też wszędzie mamy pociągnięty jeden. Tak samo widełki z tyłu. Wszystkie boki są zrobione tak, żeby tam gdzie ta rama jest opierana, przenoszona, łapana, nie było żadnych, nie było żadnych łączeń. Są zostawione minimalne szpary, które są potrzebne pomiędzy panelami, dylatacje na podłodze. Tak jest. Nie ryzykujemy niepotrzebnie wciskając folii w przetłoczenia tam, gdzie tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, a, a na 99% coś by się tam zaczęło dziać, bo na przykład panel byłby za mały, albo przetłoczenie za duże. Dlatego, dlatego w tym miejscu, no w tym przetłoczeniu, nie może być tu, w tych bardzo głębokich i małych przetłoczeniach pod koszykiem. Nie ma, nie ma najmniejszego powodu też, żeby tam. Żeby walczyć. tam była folia, żeby tam walczyć, to wszystko będzie zasłonięte butelką, tak więc tak więc też nie ma co ryzykować wklejania tam jakichś malutkich kawałeczków, które, które i tak się podniosą po jakimś czasie i, i będą wyglądały po prostu brzydko i też nie będą spełniały swojej roli. Także tu prace na, prace na przetłoczeniach rzeczywiście i najrozmaitszych testach później zmęczeniowych tego... W symulacjach też wykonaliśmy taką, żeby po prostu wiedzieć, jak to zrobić, jak robić te zakładki, gdzie sobie pewne rzeczy odpuścić. Fajnie, myślę, że powstał kolejny ciekawy odcinek dla pasjonatów w grzewaniu przy rowerach. Widzimy się przy następnej okazji, może wrócimy tak do tych ultradźwięków, To powiesz, co tam udało Wam się zbadać. To dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.